Witam serdecznie. O, ziółka się parują, tym razem trochę bardziej leczniczy idzie wywar. Pokrzywy jest dużo. Tak, babki dałem, trochę glistnika, krwawnika. Będzie bardziej leczniczy wywarek dzisiaj, tak żeby po trochu. Nie wiem jak będzie z cukrem, mówiłem Ewelinie weź, bo teraz to w pszczoły wrzucę tak 20-25 kilo, to tak no na raz wrzucę właściwie te pszczoły. Nie? 25 kilo wrzucić normalnie w te pszczoły i one też tam dostaną, że jest okej. Widzę po tych pszczołach, już od razu odżywę. Nie? Dobra, słuchajcie. Wyniuchałem jedną rzecz, przed chwilą byłem w domu, że można wrzucać 3 filmiki na raz, słuchajcie. Więcej nawet można, więcej. Na każdej karcie osobny filmik. Nie? Normalnie wszystko jest. Słuchajcie, że to się załaduje. Zaraz. Niesamowity jest ten YouTube. Rzuciłem już ile filmików i dopiero teraz przestrzeliłem, że takie coś istnieje, prawda? No, a później trzeba chyba osobno robić na prywatny. Znaczy na publiczny i wtedy po kolei one się wrzucają. Ale to jest naparowane tym pokrzywą, słuchajcie. Robi się u mnie teraz wszystko w garażu, nie? Za chwilę woda przyjedzie w beczce, będę miał taką wodę tu. Gdzieś tu postawię, tu się usprzątnie i będzie woda do gotowania tych wszystkich, nie? Wywarów. Tak, teraz pszczoły będą głównie, nie, na wywarkach chcę dojechać, niedużo, nie na raz, tylko właśnie na potrochu. One sobie to odłożą, słoiczek to one ten przerobią, zagęstnią i pak znowu. I one wtedy przeliżą się tym dobrze, nie, bo one wszystkie są trochę głodnawe, widać już to po pszczołach było, więc one to przeliżą przez te dwa dni i się znam, pach, kolejną dawę dzisiaj dostaną, nie. No już może z tymi ziołomiodami, to jak ktoś po prostu znajomy się tam nie dorzuci, to nie będzie tak ziołomiodów, nie? Zobaczymy, może kupimy jeszcze cukru, się uda. Dobra. Teraz samochód musimy trochę zrobić, bo jest katastrofa. Zajeździliśmy tą Renatę, nie? Wszystko, co może mieć luzy, ma luzy. No. Więc wiadomo. Trzeba. Trzeba coś włożyć w samochód, bo ten samochód nam nie gnije w ogóle ni nic. Tyramy go jak ciągnik, fajnie się jeździ, dużo nie pali ten diesel, nie? Tak. To nie jest złe auto, tylko że po prostu już jest wykluczone. Pierwszy raz będzie właściwie robiony. Tak prawdopodobnie w życiu tego samochodu. No dobra, żeśmy to cisnęli. Ale że to jest to słoma, to ja muszę obadać. Ja muszę obadać jedną rzecz, bo ono widzicie, jest mało słomy. No dobra, słuchajcie. To jest mało słomy. Jak ja wiem, że odpuszczę, widzicie, słomy wchodzi więcej. Tak? Dużo więcej. Niż trzciny. Nie? Słoma jest 300. I jak ja wiem, że to, co ja tam nabiję, prawda? I to mi nie chce, słuchajcie, odpychać porządnie. Tak? Z tej ramki górnej. No, trzcinowe to czasami tak naładuje, nie? Że ciężko odpiąć ramkę już. Ciężko już jest. Ale to wtedy wiem, nie? Że mówię, o dobra. Trochę za dużo nawet. Dobra? A teraz przy słomie. To pewnie mi się teraz to jakoś zgniosło, nie? Tak, trzeba założyć. Dobrze. Trzeba, to tniemy. Tylko że tam te 15 minut, żeby się zobaczyć, jak robię ten korpus sobie, nie? No. Ja robię pierwszy raz w tym roku korpus słomiany. Ja zrobiłem tylko jeden korpus raz do siebie na pasieku. Tam jest, teraz przekładaliśmy z niego pszczółki. Tak, ktoś tam pisał, że o, czarny to widzi. No nie jest tak źle.
te ramki, to one teraz jeszcze na tym cukrze, to one pojadą, mam nadzieję. Chyba, że mam takie pszczoły, że nie pojadą, ale dlatego właśnie mam wszystko mieszankę z tą włoską, bo ja wiem, że one wtedy mają tę tendencję budowy nawet w wrześniu, nie? No, w wrześniu budują ramkę. Tak. Albo jakiś pędzel gdzieś pociągnął jeszcze. Tak. Dlatego to pod tym względem, to ja, jeśli to jest ta mieszanka, co ja myślę, no to co da radę? Źle nie będzie. Tak. One muszą te co? U góry miały te plasterki porobione, na dole jeszcze nie. No, a one w ogóle nawet nie. One dostały tam, nie wiem. One chyba puste tam dostały właśnie. No, no w ogóle, że cokolwiek już pobudowały, nie? I teraz pociągną tą drugą półkę. To nie jest duże dla pszczół. Tak, to jeszcze będą te dwa skoki czerwiu. Takie, nie? Teraz się to cały czas już wygryza, już na bieżąco właściwie się tam pszczółka wygryza. Zaraz, nie? Teraz już był ten pierwszy skok tam, bo to już dawno ta różnica powstała. Tak, tylko że ten pożytek późniejszy już się zrobił mizerny. No i trochę się podgłodowały, nie? No. Przez krótką chwilkę dosłownie. Nie? Zaraz ode mnie teraz już dostają. Teraz to one będą szły jak burza. Patrz. No tak. Mi na tym nie zależy, żeby były już nawet mocne rodziny w tym roku. Ja widzę, że te pszczoły słabiej troszeczkę w tym roku, ze względu na to, że do dupy pogoda jest. To jest raz. I być może nawet nie będę w tym roku zimował na dwóch korpusach. To na tym jednym niech one zrobią do końca te 5-6 plasterków i to jest koniec. Nie? I wtedy górny korpus będzie sobie służył do robienia kwasem, prawda? Do karmienia, jak będzie na przykład urosną pszczoły. No. Tak, opanują te pszczoły to i ja razem z nimi. One na tych wywarkach teraz, jak ja będę im pokrzywki dawał, no. Tak. To zobacz, będą zaraz chciały budować plasty na szmacie. W zeszłym roku to jeszcze na szmacie chciały budować. Tak. Zrobiły 8 ramek, ja je rozbiłem na 2 korpusy i one jeszcze w tył na szmacie jechały. We wrześniu zrobiły plasty. No to nie wiem, czy taka tragedia. Ja wolę zimować małe rodzinki, po prostu. No, z takimi pszczami jest łatwiej. Teraz jak też uważam, że mniej cukru one muszą dostać na zimie i łatwiej to podleczyć, wyleczyć. Tak. Łatwiej. Nie muszą dostać mocnej rodziny. Takie mocne, wiecie, że wlewa się to z ula. Nie tam. Te pszczoły zaraz tam się zrobi. A poza tym my to robiliśmy już zupełny dzień, prawda? Te pszczoły wczoraj dostały syropu, one szły. Tak? One pędziły, one gdzieś były w większości. Dlatego ten czerw był taki goły. Tak, bo one się rozrzuciły na maksa, te pszczoły. Ale jeśli to mi wyszła wersja poluch na 100%, no to rzeczywiście może być problem. Nie? Dlaczego? Będziemy łączyć. Pod koniec września to nie jest problem pszczoły połączyć w drugiej połowie września. One same, jak już są te chłody, to no, to się połączą tam na 102. To nawet można... Będziemy mogli próbować, nie wiem, jakoś przegrodzić kłąb i dwie matki ze sobą spróbować, nie? Coś można kombinować, no kurde. Jak mam tych małych rodzinek, to ja mogę tam kombinować. Nie? Jeszcze teraz będę polował na matki właśnie, żeby porobić jeszcze weselniaczków kilka. No. Ja wiem, że tych rodzinek zawsze będę miał. W zeszłym roku też miałem takie padaczki rodzinki i były okej, było później. Tyle one były zdrowe właśnie. To ja dostaną tych futrów ode mnie. No. Tak. A z tymi rodzinami, z chorymi, to ja już wiem, to będą te weselniaki i później wejście, jak to co?
Te weselniaki też będą patrzone, czy będą zdrowe oczywiście. I później co? I te chore rodziny wyleczego w połowie sierpnia, jak będą nadal chore, czy ten kwas im teraz nie pomoże, ani to przekładanie na te ramki, no to ja to po prostu wszystko, co będzie chore, wywiozę do tego sadu w połowie sierpnia, wszczepię, nie wiem na co. Jeszcze nie wiem. Może podbieram ramek z górnych korpusów z tych zdrowych rodzin, nie? I ustawię po prostu tak ul i zalejemy je i tyle. I matkę dostaną z tego weselniaka jakiegoś, co teraz robię. No i tyle. No i to w razie czego będzie taki ratunek, jeśli chodzi o te pszczoły. Tak myślę. Teraz sobie zaznaczę pisaczkę. Czy dotąd była słoma. Mniej więcej, nie? Myślę, że tyle dołożę, będzie ok. Nie? No i ten, jak ja to robiłem, tamten korpus. Teraz wspomniałem, nie? Obca słoma. Dlatego ta słoma jest trudniejsza. Bo jej trzeba mieć więcej. Ja jej nie czesałem, ale ją przyopalę. Zanim, bo jak ktoś dostanie do rąk, to ją przyopalę i ta wszystka liść, która jest od zewnątrz, to odpadnie w tym momencie i będzie w porządku. A tak, też dużo liścia nie ma, dlatego tam na pasiece to nie jest zły, nic mi się nie dzieje, chyba że coś będzie nie tak. Jak zrobię ten ul, później spróbujemy już rzeczywiście jakoś mocno przeczesać tą słomę. Ale tu widzę, nie jest tak źle. Jakby była niska słoma, to ona by miała jakby więcej tego liścia, wiecie, nie? No. Tak, było takie życie jakieś, to tam... Chyba dylka ledwie co jest. Było to wszystko. Na chwilę obecną ogarniemy to, to może później coś pokażę.